Hej, witam wszystkich. Dziękuję za suby, dziękuję za komentarze i za łapki. Znowu outfit, który już mam w garderobie, ale prosił mnie ziomek, abym zrobił poradnik, jak i co, więc robię go. Także robimy tak. Barbarian Addons Quest. Wyświetla wam się wszystko. Lecimy po pierwszy addon. Tu macie wymagania wypisane, jakie są potrzebne. Także mnie się wydaje, że nie wiem, dodać do opisu. Zobaczymy. Może i dodam. Lecimy do Brona, żeby z nim porozmawiać. A to nie jest daleko. Oczywiście znajdujemy się na statku w Karlin. Dobra, zabieramy się do roboty. Bardzo fajny outfit. To chyba był mój drugi, który pierwszy chyba był Warrior. A na tym już zostałem. I ten questik addonowy jest tak bardzo prosty. Tylko to bieganie. To jest chyba jedyny questik, który mi nie przeszkadza. Tu są amazonki, można to zamknąć. Dobra, słuchajcie. I do Brona piszemy hi. Zresztą tu wam się wyświetla, prawda? Hi. Violence. Yes. Yes. Udajemy się do Alexa. I rozmawiamy z nim. Dobra, może nas uderzyć. Ale my musimy z nim przeprowadzić rozmowę, więc biegniemy do niego. Bardzo króciutki addon quest. Ej. Wiecie co? Tu właśnie bombka. I do niego piszemy, do Alexa. Hi, mine. No. Say please. Yes. Tutaj macie wszystko wyświetlone. Po godzinie wracamy do niego. To jest właśnie to. I piszemy hi. Następnie udajemy się znów do Brona i powtarzamy mu słowa brata. No to co? Wracamy do Brona. Bo co nam tam? Pokażę, jak to mniej więcej ma wyglądać. A słuchajcie, a co do streama? Wczoraj przeprowadziłem mały teścik, ale nie online, tylko po prostu prywatny. I wydaje mi się, że już chyba jestem gotowy. Jeszcze tylko ustalę termin, kiedy to was poinformuję. Dobra. Wracamy do tego. Jest i Bron. I powtarzamy słowa brata, czyli hi. Brother is right. Feels not always good. Person, yes. Tutaj macie wszystko. Ponownie idziemy do Alexa.
radę po zbyciu się natręta z domu Brona. Okej, okay. Znowu Alex. Więc biegniemy znowu do Alexa. Daleko nie ma, nie? Góra, dół, góra, dół. A outfit? Świetny. Nie wiem, dlaczego ja nie przyspieszam. Dobra. Siema, Alex. Lecimy z tobą. I Alexowi piszemy hi. Gelagos. I Fighting Spirit. Macie to tutaj. Musicie zdobyć od dżinów. No nie musicie, możecie kupić na markecie. Ale jak chcecie się pobawić TV-ką, to śmiało to możecie robić. I dobrze. I udajemy się z powrotem do Brona. Więc biegniemy. Biegniemy, a nie idziemy, Adam. O. Dobra, jesteśmy u Brona. I piszemy hi, fighting spirit. Teraz mając przygotowaną resztę potrzebnych rzeczy, idziemy znów do niego. Czyli zostajemy i piszemy hi, yes, 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 red piece of cloth, yes, rolls of spider silk, yes, warrior suit, yes, yes. No i nic. I teraz przychodzi czas na drugi addon. Wymagania. Macie je tutaj wszystkie. Można to zamieniać, można od razu kupić na markecie, bo Sweetie Cyclop, on jest w Abdendriel. Możecie śmiało sobie to tak zrobić, no ale ułatwijcie sobie poprzez, możecie sobie to ułatwić poprzez market. Chyba, że ktoś lubi faktycznie tak biegać, to kupujecie te rzeczy. No i możecie zdobyć ten dodatek dopiero wtedy, gdy masz poprzedni... No to dobrze, no to wiadomo. To jest chyba prawie w każdym outficie. No to nic, z tymi wszystkimi rzeczami biegniemy do Alexa. Więc udajemy się do Alexa. Biegniemy, Adam. Dobra. I co u Alexa? U Alexa piszemy tak. Hi, president. Jest. Gdy już mamy zebrane wszystkie potrzebne rzeczy, idziemy z nimi do niego i piszemy. High iron ore, jest. Crude iron, jest. 50 behemoth fang, jest. 50 lizard letter, jest. Teraz musimy nieco czekać, od 2 do 3 godzin, wrócić i porozmawiać. I piszemy hi Axe. Wygląd całego stroju macie tu, jak i na wstępie filmiku. Po ukończeniu, jest tak jak widzicie, po ukończeniu obu dodatków otrzymujecie osiągnięcie Brutal Politines. No dobra. Chyba to jakoś przeczytałem. Także to jest cały questik.
i wygląda on tak, jak on wygląda tutaj na mnie. Mam go ubrany i chyba z niego nie zrezygnuję, dopóki chyba nie pojawi się coś lepszego, ale będę się powtarzał, w tym się zakochałem i tak już zostanie. Być może tylko kolory zmienię. Dobra, więc ja będę kończył. Zostawcie suba, jeśli się podobało, łapkę w górę, komentarze jak najbardziej, szacunek, pozdrawiam, do następnego, hej!